Szanowni państwo, minął zaledwie tydzień od przejęcia władzy przez Donalda Tuska, a jego rząd już demoluje podstawy prawa w obszarze wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa oraz różnorodności mediów. Podejmowane przez obecną większość sejmową działania nie są zgodne z polską konstytucją i zobowiązującym prawem. Minister sprawiedliwości podważa status sędziów, chociaż zostali powołani zgodnie z prawem i mianowani przez prezydenta RP. Grozi nam anarchia w sądach powszechnych i brak ochrony praw obywatelskich. Minister Kultury siłowo i nielegalnie zmienia władzę w mediach publicznych. Całkowicie przy tym pomija obowiązujące prawo. Wczoraj milionom Polaków wyłączono sygnał telewizji polskiej, wstrzymano emisję programów informacyjnych, uniemożliwiając tym samym dostęp do informacji. Te bezprecedensowe działania występują w Polsce po raz pierwszy od czasów komunizmu. Ostatni raz zdarzyło się to w stanie wojennym, kiedy w grudniu 1981 roku wyłączono Polakom telewizję. Co rząd ma do ukrycia, że podejmuje takie działania? Odpowiedź jest dość prosta. Rząd Donalda Tuska w tym tygodniu wyraził zgodę na wprowadzenie paktu migracyjnego. Jego efekt to możliwość zmuszenia Polski do przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów bądź zapłacenie surowych kar finansowych za ich nieprzyjmowanie. Przeciwko przyjęciu nielegalnych migrantów w referendum opowiedziało się blisko 11 milionów Polaków. Dziś wielu z nich nie ma skąd dowiedzieć się o tym, że został on przyjęty w Unii Europejskiej przy akceptacji polskiego rządu. Rozwiązanie, które w imieniu Polaków powstrzymywaliśmy przez blisko 8 lat, obecni rządzący zaakceptowali w 8 dni po powołaniu. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, by w nadchodzących dniach nie dali się sprowokować, by byli odpowiedzialni, ale żeby z determinacją walczyli o prawdę i wolności obywatelskie. Oni zaprzeczają wszystkiemu, co obiecywali w kampanii wyborczej, łamią dane Polakom słowo. Zamiast porządku wprowadzają chaos i zamęt. Zamiast legalnych procedur wybrali anarchię. Zamiast dialogu postawili na brutalną siłę. Ostrzegaliśmy, że taka jest prawdziwa twarz tych ludzi, gdy ukrywali się za uśmiechami i papierowymi serduszkami. Ustaw nie zmienia się uchwałami. Konstytucji nie poprawia się rozporządzeniami, a mediów nie wyłącza się ludziom metodami służb specjalnych. Apeluję do marszałka Sejmu i premiera Tuska o odstąpienie od tych nielegalnych działań.